No, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przechodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 7 lutego 2024 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was. No i 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki. Niech się spełniają Wasze marzenia. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego. Co najlepsze. No i zobaczmy dzisiejszą kartą. Na dzień dobry jest Księżyc. Tajemnice, iluzje. O mój Boże, jakie potężne karty na spodzie. Um... Kochani, tajemnice, iluzje, niepewność, lęki różnego rodzaju. Możemy dzisiaj mieć zamglony obraz sytuacji. Możemy nie widzieć wszystkiego tak, jak jest, tak jak to wszystko wygląda. Więc kochani, warto by było się dzisiaj też wstrzymać z wszelkimi decyzjami, wsłuchać się w głos intuicji. Tam na pewno znajdziemy odpowiedzi. Kochani, z księżycem zwróćcie uwagę na to, co wam się dzisiaj śniło w nocy. Tam możecie znaleźć pewne odpowiedzi, ale też zwróćcie uwagę na to, co wam się będzie śniło kolejnej nocy. Sny są bardzo ważnym potrzebem naszej duszy, więc warto je zapamiętać, warto je przeanalizować, warto się na nich skupić, ponieważ tak jak mówię, tam znajdziecie, znajdziecie możecie znaleźć pewne odpowiedzi. Kochani, księżyc to tak jak powiedziałam, też tajemnice, iluzje. Tajemnice z zewnątrz, ale też tajemnice wewnątrz nas. Także dzisiaj, kochani, możemy spotkać się z tajemniczą energią dookoła. Ktoś może ukrywać przed nami pewne fakty, ktoś może nie mówić, nam pewnych rzeczy. Także zwracajmy uwagę właśnie na zachowania ludzi, słuchajmy tutaj właśnie głosu intuicji bardzo mocno. Jeżeli szczególnie czujemy, że coś jest, że tak powiem, nie tak, sami też możemy być dosyć tajemniczy. Nie, nie, nie będziemy chcieli się uzewnętrznić, nie będziemy chcieli. Em, Mówić o pewnych swoich problemach, o pewnych sytuacjach. Pewnie, pewne plany będziemy chcieli zachować dla siebie. Taka energia dnia dzisiejszego. Oczywiście księżyc to też pewnego rodzaju iluzje, czyli coś, czego nie dostrzegamy, albo coś, co wydaje nam się zupełnie inne. Możemy dzisiaj mieć takie podejście ogólnie do, do różnych rzeczy, do siebie. Może nam się wydawać, że coś jest zupełnie inne niż jest w rzeczywistości. Możemy się lękać o naszą przyszłość, możemy się lękać o o, um, o jakieś zadania, doświadczenia, wydarzenia w naszym życiu. Dzisiaj jest naprawdę ważne, żeby się zatrzymać i żeby postarać się dostrzec prawdę ponad tą iluzję. Dostrzec. Um, Ważne aspekty danych wydarzeń, ważne, ważne aspekty nas, e, pokonać jakieś swoje lęki. To będzie, kochani, dzisiaj istotne. Jeżeli chodzi o sprawy e, służbowe, sprawy e, zawodowe, no właśnie, księżyc tutaj, kochani, mogą się pojawić właśnie jakieś lęki. O przyszłość, o jakieś kontrakty, o pieniądze, o jakieś, e, o znalezienie pracy, o cokolwiek innego. E, starajmy się nie popadać tutaj w paranoję, tylko naprawdę zatrzymajmy, wsłuchajmy się w swój wewnętrzny głos. E, a kochani, tam odnajdziemy odpowiednie, odpowiednie odpowiedzi, tak bym powiedziała nawet, albo, kochani, odpowiednie rozwiązania na tą naszą sytuację. Księżyc to też, właśnie tajemnice z zewnątrz, więc starajmy się dzisiaj nie podpisywać jakichś umów, albo po prostu sprawdzajmy to, co jest drobnym druczkiem, żeby później nie wyszło, że kochani, no właśnie coś okazuje się nie takie, jak trzeba, nie do końca jasne. Po prostu starajmy się dzisiaj zachować dystans do wszystkich. I wstrzymać się przed takimi pochopnymi działaniami, bo ludzie mogą nie być dzisiaj wobec nas szczerzy, mogą być jakieś ukryte intencje tutaj osób. My możemy nie myśleć trzeźwo w tej sytuacji, e, mogą być jakieś ukryte kruczki w umowie. Jeżeli nie doczytamy jej do końca, no to możemy właśnie, nie wiem, podpisać coś, co nie powinniśmy podpisać. Także kochani, dzisiaj zwróćmy uwagę na wszystkie takie aspekty. I tak, jak mówię, działajmy odpowiednio, działajmy rozważnie, nie działajmy pochopnie. Szczególnie jeżeli, kochani, też nasza intuicja nam będzie podpowiadać, że tutaj coś może być nie tak. Słuchajmy tej intuicji. Dzisiaj ona będzie podpowiadać nam naprawdę bardzo dużo i bardzo dobrze, bo Księżyc to jednak jest ta wyostrzona intuicja. Jeszcze na spodzie, kochani, z arcykapłanka, no to tym bardziej. Dobry dzień, kochani, na... Tak, jakby zatrzymanie się i spojrzenie na problemy z innej sytuacji, szukanie innych rozwiązań. Ale to nie jest dobry dzień, że tak powiem, na działanie. Tak bym powiedziała: to nie jest dobry dzień na działanie, bo mówię, możemy działać chaotycznie, możemy działać nieprawidłowo, możemy pójść w niewłaściwą stronę. Także dzisiaj poświęćmy dzień bardziej na planowanie niż na samą aktywność. Kochani, jeśli chodzi o związki, jeśli chodzi o relacje, księżyc mówi też tutaj właśnie, że mogą być jakieś tajemnice, iluzje, sekrety. Mogą to być nasze sekrety, ale to mogą być również sekrety partnera. Dobrze by było dzisiaj się troszkę uzewnętrznić, otworzyć, porozmawiać o swoich problemach, o swoich sytuacjach, szczególnie o tym, co nas trapi, co nas męczy, na przykład zachowanie partnera nas męczy, to może warto by było o tym dzisiaj porozmawiać, nie trzymać tego w sobie. Oczywiście książę to też różnego iluzje, tajemnice i tutaj już musicie sobie sami odpowiedzieć, czy to są takie iluzje na zasadzie właśnie lęków o przyszłość, lęków, że partner mi zdradza, lęków, że prędzej czy później to się wszystko rozsypie, czy w drugą stronę są to jakieś iluzje takie wyolbrzymiające to wszystko, chociaż właśnie księż dla mnie właśnie mówi bardziej o tych lękach. Więc dzisiaj możemy mieć tendencję właśnie do niedostrzegania potencjału w danym związku, niedostrzegania plusów w danej sytuacji i niedostrzegania piękna w relacji, w której się znajdujemy. Dlatego mówię, warto dzisiaj naprawdę przystanąć, porozmawiać z partnerem, zajrzeć w głąb siebie, posłuchać intuicji i nie działać zbyt pochopnie nie oskarżać partnera od razu, tak, bo ty siedzisz po godzinach w pracy, to na pewno mnie zdradzasz i tego typu rzeczy, tak? Bo możemy nie widzieć tutaj całego kształtu. Mogą być jakieś pewne sekrety też ukryte przed nami, a nasza wyobraźnia może po prostu pójść całkiem w drugą stronę i niepotrzebnie, niepotrzebnie tutaj będzie stres, zmartwienie i właśnie karmienie się takimi iluzjami. Kochani, jeśli chodzi o moich singli, single mogą mieć właśnie dzisiaj te wyostrzone lęki na zasadzie nigdy nie poznam, nikogo. Kogo, nie jestem wart miłości i tego typu rzeczy, ale kochani, księżyc też może oznaczać, że ktoś potencjalnie wkroczy do waszego życia, ale tutaj uważajcie, bo może ta osoba mieć jakąś tajemnicę, może mieć jakiś sekret, może nie być do końca z wami szczera. Więc ostrożności nigdy nie za wiele. Kochani, no tak jak mówię, księżyc to jest, zapowiada dzień pełen właśnie takich tajemnic, sekretów, ale też właśnie lęków i iluzji. Ważne, żeby nie dać naszemu ego, naszej mózgownicy, żeby wyostrzyła to wszystko, żeby wyolbrzmiła to wszystko. Tak jak mówię, zatrzymajcie się, starajcie się spojrzeć na pewne sytuacje z innej perspektywy, wsłuchajcie się w głos i w intuicji, wyciszcie jakiś taki wewnętrzny konflikt, który może się dzisiaj pojawić. No i na pewno wyciszcie te zewnętrzne konflikty, które potencjalnie mogą wybuchnąć właśnie w wyniku jakiejś nieścisłości, w wyniku niewyjaśnionych sytuacji i w wyniku wyolbrzymiania na przykład właśnie jakichś takich naszych lęków. Lepiej się wycofać, lepiej się wycofać, Cofać, podobna energia, hmm, czekajcie, to jest do wczoraj czy do przedwczoraj, też taka właśnie, że trzeba zrobić krok w tył, krok w tył, kochani, żeby, żeby naprawdę dostrzec pełną sytuację, żeby dostrzec całość tej sytuacji. Myślę kochani, że z tym księżycem też dzisiaj dużo ma szansę się wyjaśnić, bo jakby nie patrzeć tutaj na księżycu, zwykle jest ten księżyc w pełni. Pełnie jest momentem takiego zakończenia cyklu księżyca. Pełnia oświetla nam niebo, więc w pełni możemy wszystko zobaczyć dużo jaśniej. Więc macie dzisiaj potencjał, żeby spojrzeć na coś z innej perspektywy, żeby dostrzec prawdę właśnie w jakiejś sytuacji. Tylko tak jak mówię, słuchajcie kochani głos intuicji, wyciszcie wewnętrzny konflikt, tak, z piątką buław, a naprawdę z dwójką, z dwójką pentakli macie szansę tutaj dojść do pewnej równowagi, dojść do harmonii i znaleźć pewne odpowiedzi. Wszystkiego co najlepsze, kochani, życzę Wam pięknego dnia, powodzenia no i widzimy się za niedługo. Buziaki, pa pa.